Witamy w mobilnym studio portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj jest ze mną Maciej Dobieszewski, radca prawny. Witam serdecznie. I odpowiemy na pytania naszych czytelników i widzów. Pani Małgorzata pisze: mam długi z tytułu pożyczek, które spłacam przez komornika. Słyszałam, że mogłabym za życia iść do notariusza, aby córka odmówiła spadku, bo boję się, czy zdążę spłacić. Czy to prawda? I jak to działa w mojej sytuacji po mojej śmierci? Tak, pani pyta o taką formułę odrzucenia spadku. To jest jedna z trzech, można powiedzieć, dyspozycji, które można w stosunku do testamentu wykonać. Natomiast to są dyspozycje już w momencie, kiedy spadek jest otwarty, czyli kiedy testator umrze. Mamy możliwość albo przyjęcia spadku wprost, albo odrzucenia spadku, albo tak zwanego przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Odrzucenie spadku polega na tym, że jesteśmy wyłączeni z grona spadkobierców, tak jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku, czyli nie dziedziczymy ani zobowiązań spadkowych, ani długów, no ale też tych wszystkich przysporzeń, które mogłyby wynikać ze spadku. No i to obejmuje również naszych zstępnych, czyli dzieci dalszych zstępnych, oni też będą wyłączeni ze spadkobrania. Natomiast, tak jak mówiłem, to są czynności związane z już spadkiem otwartym, z sytuacją śmierci, ale, i tak rozumiem pytanie tutaj zadane przez naszą użytkowniczkę, istnieje możliwość jeszcze za życia tego spadkodawcy zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. I taka umowa jest rzeczywiście zawierana przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Na mocy tej umowy zawartej między, no właśnie, spadkodawcą a jednym z potencjalnych spadkobierców ustawowych, ten spadkobierca zrzeka się spadku. Konsekwencje tego są takie, że ze spadkobrania zostaną wyłączeni nie tylko ta osoba, która zawarła umowę, ale też jego zstępni, dzieci, wnuki, ewentualnie dalsi zstępni. No i też traci prawo do zachowku. Ponieważ jest to umowa, to podlega wszelkim regulacjom związanym z tym, czym jest umowa. A więc można ją zmienić. Można anulować jakby tę umowę, ale również w formie aktu notarialnego. No i pewnego rodzaju zmianą tej umowy jest ewentualny testament, który zostałby sporządzony przez tego spadkobiercę. To znaczy osoba, która na mocy umowy zrzekła się spadkobrania, nie traci możliwości zostania spadkobiercą na podstawie testamentu, bo zrzeczenie się spadkobrania dotyczy tutaj tak naprawdę dziedziczenia ustawowego. No i to, co ważne w tej umowie, jeżeli byłoby tak, że córka pani Małgorzaty jest osobą niepełnoletnią, no to wtedy dla zawarcia przez nią takiej umowy z matką konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego. A czy w takiej sytuacji właśnie cała ta procedura jest uzasadniona? No, można zadać sobie właśnie takie pytanie, bo tak naprawdę gospodarczym sensem takiej umowy jest to, że mamy sytuację, w której no, ten potencjalny spadkodawca posiada jakiś znaczący majątek, no i chciałby, żeby on został przekazany osobom innym niż jeden z potencjalnych spadkobierców, bo na przykład on jest już osobą majętną, nie potrzebuje tego i jest gotów zrzec się w jakimś stopniu tego dziedziczenia. Rzadziej stosuje się to w takich sytuacjach, jak ta opisana tutaj, ponieważ wszystkie te konsekwencje, które są związane z umową o zrzeczenie się spadku, mogą być osiągnięte poprzez te dyspozycje już po śmierci, już w stosunku do spadku otwartego, czyli te same konsekwencje można osiągnąć poprzez na przykład odrzucenie spadku już po śmierci testatora. I pytanie, czy jest sens w tym, aby, można powiedzieć, a priori pozbawiać córkę możliwości dziedziczenia? Przecież sytuacja pani Małgorzaty być może się zmieni, może się polepszy, tak. Jeżeli tak się nie stanie, to zawsze córka będzie miała możliwość czy to odrzucenia spadku, czy przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza. Taką możliwość ma przez 6 miesięcy od dowiedzenia się o tej okoliczności, że jest spadkobiercą, czyli od otwarcia testamentu albo od śmierci.
No i tu pytanie, trzeba, tu nasza czytelniczka musi ocenić, czy rzeczywiście zachodzą takie okoliczności, być może nie o wszystkich wiemy, które uzasadniałyby podjęcie takiej decyzji. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania nas na poznajfakty.pl. Do zobaczenia.